Sponsorem podcastu jest Anwen. Odkryj naturalne piękno swoich włosów z Anwen. Życie potrafi dać w kość, albo postawić nas pod ścianą. Czasem pędzi tak, że nie słyszymy nawet własnych myśli. Na szczęście zawsze można sobie zrobić przerwę. Na oddech, na uśmiech, na krótką rozmowę z sobą samą, kimś bliskim albo Kasią Miller. Ja nazywam się Joanna Olekszyk i zapraszam na podcast Przerwa na kawę z Kasią Miller. Katarzyna. A psik? A, Katarzyna. Psik. A psik? Dzisiaj nie ma psika. Katar Katarzyna czasem mnie spotyka, ale dzisiaj nie. Nie, nie spotkał cię nie. to dobrze. Słuchajcie, trzeba mylić drogi, żeby Katar nas nie spotkał. A. Trzeba skręcać szybko, bo teraz jest taki Kręka czas, skręcać. że może nas spotkać. A ja dzisiaj spotkałam Katarzynę Miller. A ja Jola lekrzyk. I zaproponowałam jej kolejny odcinek naszego podcastu i powiedziałam, co ty na to, żebyśmy porozmawiały o tym, żeby stać granice, ale nie budować murów. To śliczne zdanie, piękne. Myślę, że można by je jako aforyzm w ogóle jeszcze szeroko rozpowszechniać to zdanie. Też mi się podoba. Szanujmy granice, ale nie stawiajmy murów. My dzisiaj będziemy bardziej rozmawiać o tym metaforycznym rozumieniu, bo chciałam Cię właśnie spytać, czy granice, o których? Naprawdę powstaje wiele książek i podcastów, i który to temat wraca w wielu rozmowach, i przypuszczam, że na terapii też bardzo, bardzo często i na warsztatach. Czy, właśnie, czy granice to mają być czymś, co ma nas odgrodzić od innych ludzi? No skądże? To ma być coś, co ma nas ładnie podtrzymywać nas, jakby znowu słowo ograniczać też jest dwóch, prawda, wieloznaczne, ma nam zarysować nasze kształty naszą przestrzeń, naszą taką pojemność, jaką mamy, nasze bycie takim a nie innym, w ogóle nasze bycie sobą po prostu i taki, takie też, wiesz, poczucie. Ile ja zajmuję sobą miejsca dla siebie, dla innych, ile chcę zająć, jak ich chcę zająć. No po prostu, słuchajcie, przecież ludzie, którzy żyją w ten sposób, że zabraną im granicę, bo bardzo często się przecież dzieciom zabiera. Po Unicezja jakimś czasie, się. tak, zaczynają czuć, że są tacy nieosłonięci, wiesz, nieochronieni, prawda, że się włazi im na głowę, w duszę, w serce, że się ich nadużywa, że się chce od nich rzeczy, których oni by nie chcieli dać, a dają, prawda, że się ich zmusza. No w ogóle to jest niewolnictwo. Brak granic. To strasznie ważne pojęcie i no niektórzy wręcz przychodzą, wiesz, na terapię czy, czy na warsztaty, chce się nauczyć, gdzie są moje granice. Żeby właśnie nie być na użytek. No przecież to jest strasznie smutny stan, wiesz, jak się czujesz taka. W sumie nieważna, nie? Zobacz ile tutaj tematów się pojawia. Jak mówisz, że ktoś mówi, gdzie są. Że, proszę mi pomóc, bo nie wiem, gdzie są moje granice, to tak jakby można by to sparafrazować tak, że ktoś mówi. Proszę mi pomóc, bo nie wiem, kim ja jestem. Dokładnie. Tak. Po prostu, tak? tak? No bo nie tak. mam swojego zarysu. To tak mi się, jak mówiłaś o tym, um, o tym nadawaniu sobie kształtu, to skojarzyło mi się z tym, że czasem dzieci tak się bawią, ale może części osób może się to bardziej kojarzyć z filmami kryminalnymi, że jest taki obrys postaci, prawda? Że się tak, kładziesz tak, tak, tak. Tutaj i rysujesz. leżał Tak. I tutaj noga, ręka, głowa tak. i mniej więcej tyle miejsca zajmujesz, mm -hmm. tak wyglądasz. Mm -hmm. I moim zdaniem właśnie czymś takim są granice, czyli że tak jakby... Bardziej to nam mówi, kim my jesteśmy, jakie są nasze potrzeby, yy, pragnienia, yy, dążenia, niż jest przeciwko komuś czy czemuś, prawda? Oczywiście, wiesz, i tak naszą granicą jest skóra. To jest największy nasz narząd, największy, zajmuje najwięcej miejsca i jest nam niezbędny, prawda? Jak ją zranimy, jak się zrobi, Jakaś yy, dziura, to się czujemy bardzo niedobrze, prawda? To jest coś, co trzeba szybko zaleczyć, a przynajmniej zawinąć, zakleić, prawda? No a. Jest jeszcze granica psychiczna, prawda? Jest granica mentalna, jest granica tego, co rozumiemy, granica tego, co czujemy, granica tego, na co się właśnie zgadzamy. Są nasze wartości, które też są związane z naszymi granicami, i to jest taki już, to już jest dużo większa przestrzeń, prawda? Możemy też przez takie nasze na przykład świadome, mądre działanie. Wpływać na innych przez to, że przesuwamy naszą granicę działania, prawda, czy, czy właśnie wpływania, i wtedy jesteśmy wielkim człowiekiem. Zobacz, wielcy ludzie mieli i mają ogromny wpływ na ludzi, to co mówią, to co robią, co proponują. No również niestety negatywni wielcy ludzie też mają wielki wpływ na, na innych, czyli. To, że, że inni słuchają, prawda? Że się podporządkowują, że idą za, za kimś, prawda? No, daj Boże, żeby za, tak jak się szło za Chrystusem, ale, ale idziemy też czasami za niedobrymi ludźmi. I ty mówisz, że oni, I przesuwają oni mają moim nasze zdaniem, granice. Oni przesuwają swoje granice. Swoje granice. Mm -hmm. I też przez to mają, przez to, że, że my się zgadzamy na to, że nami sterują, wpuszczamy ich też do siebie. I może to być umacnianie naszych wartości dzięki nim, prawda? Bo czasami y, ktoś na przykład daje przykład, że wolno się sprzeciwić, nie? Że wolno mówić nie. I to jest bardzo, dla tych, co tego nie potrafili dotąd, jest to przykład tak zwanej światły, że się nie, opłaca. Ale też ktoś, kto uczy czegoś niedobrego, może nam nieźle zabrać, wiesz, y, nas, mhm. naszego środka. Może trochę zboczę teraz z tematu, bo jak myślę sobie o granicach, to oczywiście, jedna ścieżka to mnie prowadzi ku asertywności, o której zaraz, mam nadzieję, porozmawiamy, a, bo ona też jest różnie rozumiana i chciałam, żebyśmy to jakoś wyprostowały sobie. A y, druga y, ścieżka mnie prowadzi do takiego y, bardzo popularnego, od naprawdę już kilku dobrych lat, y, tematu przesuwania swoich granic na zasadzie y, takiej, że te granice są naszymi ograniczeniami. Czyli na przykład y, wydaje ci, że stać się, że staćcie tylko na tyle i ktoś mówi, przesuwaj swoje granice, próbuj. Mhm. Czasem może tak trochę siłowo nawet zachęcają, żeby to robić. Czyli to są wszystkie takie te ekstremalne jakieś rodzaje wysiłku, których się podejmujemy. No nie wiem, wystawianie się na zimno, jakieś maratony niekończące się. I że okazuje się... Ile się ile wytrzymasz, prawda? ile i że się okazuje, to że nasze... cię nie zabije, to cię wzmocni. No trochę A. mi się to z tym kojarzy, powiem mhm. ci rzeczywiście. I tak, no, tak perfidnie to wyciąga. Tam, bo jakoś nie jestem chyba zwolenniczką tego przesuwania. Siłowego ja też nie. No właśnie, no bo nie. na czym polega, wiesz co, czy Jak jest, jest sytuacja Poczekaj, no. jak Mów. jest sytuacja, że na przykład odpukać, wpadniesz w zimny nurt rzeki, bo pośli poślizgnąłeś, prawda, i ona cię niesie i za chwilę zginiesz, no to musisz siłowo, że tak powiem, albo się poddać, wiesz, i dać się nieść, że gdzieś cię tam wyrzuci, albo złapać się, czego się da, prawda, i trzymać, i się wyciągać. Więc tak, w takich sytuacjach krańcowych, gdzie ratujesz swoje życie, no to potrzeba takiej siłowości czasami, ale żeby to robić tak sobie specjalnie i to jeszcze na zasadzie, no jeszcze mogę, jeszcze mogę, to jeszcze, ale zobacz, że kobiety tak żyją w dużym stopniu, przekraczają swoje możliwości. Podejmują straszną ilość zobowiązań, odpowiadają za tłum ludzi, często, prawda? I jeszcze to rzucają do tego i jeszcze mają do siebie pretensje, że wszystkiego nie udźwignęły, nie zdążyły, nie zrobiły i tak dalej. No, mężczyźni w niektórych chyba sprawach, bardziej w pracy, niektórzy też tak się zachowują. No, no pracoholik na pewno przekroczył już swoje, prawda? No, wiesz, czy, ja znam też e, tak, tak, wiele takich męskich opowieści o tym, że na przykład też takich znanych sportowców, że już we wczesnym dzieciństwie mhm. ich często trenerami byli ich ojcowie. Na przykład. O, tak, tak. I tak, oni tak, tak, właśnie, tak, tak. znaczy no rzeczywiście oni mm. w konsekwencji tego wychowania i tego treningu bardzo takiego spartańskiego byli że doskonali na przykład. I w, w na tym co Zaczęli się na Na przykład, tak. a ja czytałam, mhm. e, a nawet słuchałam bardziej e, podcastu Anny Gacek e, z cyklu Blaski i Cienie na audiotece, i ona m, mówiła o biografii a Andrea Gassiego. Który właśnie w taki sposób był, ojciec mu kazał non stop odbijać, non stop odbijać, nawet jak był dzieckiem, e, oseckiem po prostu e, w łóżeczku, to mu e, chyba przywiązał nawet taką małą palebkę, paletkę do e, dłoni, zawiesił piłeczkę na... i żeby on jako Modestwo. ten malów uderzał. I rzeczywiście on był, no. Genialnym graczem, ale mówi w tej książce zaczyna od tego, że on nienawidzi tenisa. Prawda? Nienawidzi, mimo że to on wypełniał tak, całe jego tak, życie. Tak. I chodzi o to, że te jego granice rzeczywiście były co chwila przekraczane, znaczy, że on ciągle pokonywał y, tak jakby tę linię horyzontu, że na przykład wydawało się, że odbije dziennie tyle piłeczek, a okazało się, że odbije więcej, albo że jeszcze będzie skuteczniejszy. Nie, no tylko, to już nie jest no nie. granica. To jest no właśnie już, to, to jest. Y, moim zdaniem to jest już y, zmiana. W ogóle kształtu siebie. To już jest kto inny. To nie jest ten facet, który się urodził ze, swoją, wiesz, ze swoim wyposażeniem genetycznym, tylko to jest urobiony przez kata i wolnik, totalnie. Wiesz, to zresztą, no ale a co słuchaj z Mozartem? Mhm. Może byśmy nie mieli aż tylu jego cudownych arcydzieł, natomiast przecież ten człowiek był. Katowany, no to wiesz, to w ogóle dziecko, któremu się zabiera dzieci, swojego, wiesz, jego radość, jego naturalność, spontaniczność, jego, jego na no, również nudę, jego również yy, niechęć, jego, jego wszystkie aspekty. Tu jest zawsze pytanie: No, tak, ale ludzkość, co znaczy ludzkość, kurde? Co to jest ludzkość? Człowiek jest ludzkością. Mhm. Człowiek konta Oczywiście. Tak. O Michaelu Jacksonie coś zaczęło. No tak, widzieć. bo ten ich okropny mm -hmm. ojciec to tę piątkę całą, to, to po prostu też katował, mm -hmm. małego katował. Przecież dlaczego ten Jackson był taki pogubiony później przez całe swoje życie? No? Że się go, wiesz, też podejrzewało, że tak pewno najgorsze. W końcu nie wiem, czy mu udowodniono, czy mu nie udowodniono. No, są, z, są zeznania, które są, jednak które potwierdzają, to potwierdzają. Tak. Ale też widać było po nim samym, prawda? Jak on niesłychanie siebie nie akceptuje. Mm -hmm. Jak on się szuka ciągle, on chce kimś być, ale kim. No i czy stał się? Wiesz, no wielki, wielki facet w muzyce, naprawdę dla, dla muzyków. Nawet wiesz, muzycy jazzowi mówią, że on dla nich też bardzo dużo zrobił, że w ogóle był, wiesz, no taką jedną z potęg prawda, muzycznych. Mhm. No dobrze, fajnie, zyskaliśmy. Mhm. Ale przykład jego życia też nie jest wcale dobry dla ludzi. No tak jak mówisz, on nie miał swoich granic i przekraczał granice tak, innych związków. Oczywiście. Z tym. No tak, no bo to chyba na tym to też polega, prawda? Że je, jeśli wiesz, gdzie ty się kończysz, że tak to już ujmę dosłownie, to wiesz, kiedy wkraczasz w przestrzeń w cudze, drugiej tak, osoby, tak, prawda? Tak, tak, tak. tak. Możesz, y, niektórzy chcą wkraczać w przestrzeń innej osoby, ponieważ właśnie nie lubią swoich tych właśnie nie wiedzą, gdzie je mają i, i nie lubią, może dla nich sa, są za mali, a może chcieliby być połknąć wszystkich, prawda? Mm -hmm. Myślę, że tyranii na przykład są tacy, wiesz, połknąć wszystkich, nie? Ty już trochę to powiedziałaś w takim skrócie, a może byśmy rozwinęły ten temat. Od czego się zaczyna albo w jakimś, w jakimś no jednak skrócie, ale większym, znaczy szerszym niż to jedno zdanie, które mu na początku. Od czego się też na ustalanie tych właśnie granic podczas na przykład warsztatów, terapii? O czym rozmawiacie na początku? Wiesz, no na początku musimy zdiagnozować, jak sytuacja wygląda. Czyli, ile mi wolno, co, jak, gdzie ja się czuję w porządku, gdzie mm -hmm. nie, gdzie jestem pewna, czy pewny, czy gdzie nie, czego się boi, dlaczego, a poza tym już jak to się odbywało, prawda? Czyli, jak Cię tresowano. No, bo to są wytresowane dzieci po prostu. Tu ci nie wolno, tu się nie odzywaj, tu nie biegaj, albo biegaj, prawda? Albo krzycz, albo właśnie się nie odzywaj, albo jeszcze czasami raz krzycza, raz nie krzyczy i nie będziesz wiedział kiedy i dlaczego, prawda? Mm -hmm. To dopiero jest też niewygoda, bo to wiesz, no właściwie nie wiadomo, co jest gorsze. <laughs> czy to, że ci nic nie wolno, czy że musisz, prawda? No. Bo w gruncie rzeczy na to samo wychodzi. Nie jesteś sobą, nie wolno ci być sobą. Nikogo nie obchodzi. Co czujesz rzeczywiście, na co ci stać w tym momencie, co ci potrzebne. No w ogóle wszystkie właściwie problemy psychologiczne, oprócz tego, że ktoś przyszedł wyposażony w jakieś już mm -hmm. trudne na przykład geny dla niego, bierze się z tego, że te potrzeby nie były wiesz, ważne, że tak. nie były w ogóle widziane, rozumiane tak. i przyjmowane, prawda? Ja kiedyś pisałam taki tekst właśnie o, o próciu własnej wartości, o granicach i cytowałam rodzinę Brett, o też już kiedyś chyba mm. wspominałam w naszym podcaście, i ona powiedziała, że jak była małą dziewczynką, to jej, jej, jej zawsze jak chciała, wielodzietna rodzina, chyba 11 ich aż było, jeśli dobrze pamiętam, jak coś chciała i mówiła, że chciałabym coś, jakąś rzecz. To ojciec mówił, nie potrzebujesz tego. On jej mówił: On nie wiedział, potrzebujesz tak, tego. Tak, tak, tak. I ona mówi, i po jakimś czasie ja już, ja już nie ja już wiedziałam. Nie ja już nie wiedziałam, tak. co, czego ja ja w ogóle czegoś potrzebuję tak. tak. Skoro ty mówisz o potrzebie, a ktoś mówi, to nie jest twoja no ktoś, potrzeba. czyli twój ojciec, Czyli, twój, prawda? czyli demiurk, czyli Bóg. Wiesz, no. Albo go kochasz, albo się go boisz, prawda? Tak. Albo go nienawidzisz, albo jest dla ciebie Bogiem, prawda? No Bogiem na początku jest każdy rodzic dla dziecka. Później różnie bywa. Może być Bogiem, prawda, strachu, nienawiści i bólu. Mhm. Ale mówi tak. to ktoś, kto jest najważniejszy. Wiesz, to w ogóle... No, albo nie wierzysz, wtedy musisz straszliwą robotę wykonać, żeby podważyć swojego rodzica. Co, co się rzadko dzieciom udaje wcześniej, prawda? Później mhm. czasem. albo za, No i to zaczynasz wtedy przekreślać siebie. No właśnie, dokładnie. Tak. I... Żeby mieć jako tako nad głową, zobaczcie, rodzice, to jest nieboskłon. Mhm. Żeby się nie zawaliło, mhm. musimy podeprzeć. Oni często sami robią coś takiego, że się zawalają, prawda? No to wtedy dziecko tak. pędzi i pod, podpiera. I podpiera. No, no i co? K swoim kosztem absolutnie. Na potem te, ten, to dziecko jest potem dorosłym. No który właśnie... nie ma, tak. tak, swojemu dziecku. Albo robi to samo, co zrobiono jemu, bo umie, prawda, mm -hmm. bo widziało, jak to się robi. Albo chce dać dziecku tak wszystko. Albo chce dać coś przeciwnego kompletnie dziecku. i dać wszystko. Tak. Właśnie. Regina mówi, że ona ma do dzisiaj problem z takimi, wydawałoby się, błahymi rzeczami. Że na przykład jak leci w samolocie i ktoś tak odsunie siedzenie przed nią, że się prawie kładzie na kolanach, nie potrafi mu zwrócić uwagi. Że jej jest niewygodnie tak. niezwykle. Tak. Że tak jakby jest w niej no to, są to pozwolenie na przekraczanie I jej granic. I tu mamy granicę tak. wręcz fizyczną, prawda? Tak. Ktoś ci leży swoim fotelem na twoich kolanach. Tak. Ona... I okej, okay, ma prawo. Dostaje od ciebie prawo. No jak czuję, że ty nic, to będzie tak leżeć. To będzie tak leży. Ona mówi, że w sklepie, jeśli ekspedientka coś jej źle policzy, też nie jest w stanie jej o, zwrócić. No, mm -hmm. Mówi, że to jest... I ona z tym walczy. Ale mm -hmm. że widzi, że ją tak jakby zamurowuje. Zamurowuje. I kiedyś powiedziała, że największe wrażenie na niej zrobiło to, jak była ze swoją córką w sklepie i córka miała odłożone pieniądze drobne na coś. I Położyła sobie te drobniaki na ladzie i tam coś pani pokazuje ekspediencję, a w tym czasie druga dziewczynka jej te drobniaki zabiera. I ona mówi, i ja nie zrobiłam nic, zamurowało mnie. Że mojemu dziecku tak. ktoś kradnie pieniądze. I, mówi, I miałam do siebie taką pretensję o to, że ja nic nie zrobiłam. Nie Boż... powiedziałam, halo dziewczynko, co ty robisz? Prawda? Jezus. No widzisz, do czego tak. to prowadzi, jak ci ktoś mówi, nie potrzebujesz ta... Znaczy widzisz, no pewnie ty to wiesz. Na mnie to zrobiło tak. wrażenie, jak Ogromny. to przeczytałam. No. Ale jak ona się biedna męczy, słuchaj. W dodatku na to wie, umie, umie w, umie w sensie tak. mentalnym, a Dokładnie. nie jest, może Dokładnie, zrobić, tak jak mówisz, zamurowuje tak. ją w gardle, prawda? Yy, w jednej Matko. takiej książce, że są w tym tekście, yy, oni do czytania na, na zwierciadlo.pl pisze o, powo powołuje się na słowa takiej autorki książki, teraz już nie przytoczę jej nazwiska, która mówi, że właśnie, że ten nasz problem z, z granicami i z asertywnością bierze się z tego, że my wiemy, że powinniśmy wyznaczać granice, albo że wiemy, że to jest przekraczane, ale tego nie czujemy. Mhm. Czyli, że w no teorii teraz... niby wszystko... W teorii, tak, ale... tak, tak, tak. Jak to się dzieje, to ty właśnie By pozwalasz. Wyobraź sobie teraz sytuację, że ktoś stoi z tyłu za nią w tej kolejce. Widzi, że ona nie reaguje na tą dziewczynkę. Tak. W związku z czym idzie za nią no. i wyjmuje jej torebkę z ręki. Rozumiesz? Bo może. Bo to wie już. Bo już wie, tak. 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 I takie osoby, to, 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 to można powiedzieć, one jakby sygnalizują, wiesz. O, ci, którzy z kolei są napastnikami, e, e, czują to. Czują, że tam można. To, jak to się mówi na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, prawda? Oczywiście osoba, która nie jest złodziejem, tego nie zrobi. Mm -hmm. Ale ktoś kto jest wewnętrznym złodziejem, prawda, kto chce się wzbogacać czy czy z wiesz, kosztem, tak, tak? Z kosztem, to to zrobi. Dlatego podobno w terapii poznawczo-behawioralnej jednymi właśnie z takich ćwiczeń są takie drobne akty właśnie Działania. asertywności, tak, tak. tak. Czyli właśnie masz powiedzieć no właśnie zareagować w takiej sytuacji. Ja bym powiedziała, że na przykład tutaj prędzej no. należy się nauczyć tupnąć nogą niż mówić coś. A, a czyli tak, tak zrobić coś. coś chciało, chciałem zrobić. Tak, mhm. tak. okay. I na przykład, nauczyć się ze stawu tego, że zawsze kiedy coś mi nie pasuje, najpierw tupię nogą. I czuję mhm. wiesz, swoją taką, wiesz, mam podłogę nie pod, pod sobą, tupię nogą, potem drugą nogą. I już wiem, że to jest ta sytuacja, że wtedy za, na przykład idzie mi do góry, nie? I mm -hmm. zaczynam już wtedy też mówić nie zgadzam się. O, i to może być dobry tak. początek, tak? W ogóle teraz możemy właśnie o asertywności pogadać, prawda? Dokładnie. Bo to jest zachowanie asertywne. Tylko czy domknęłyśmy ten no. temat z tym, od, od czego zacząć? Czyli, że, że zaczynasz od zastanowienia się, co miałaś w dzieciństwie, a potem przechodzisz do tego... Najpierw widzisz to, czego nie potrafisz zrobić, okay. co ci teraz przeszkadza, okay. czego ci brakuje, co cię złości, na przykład tak zwane esprit de a ja bym to jej powiedziała, ale nie powiedziałam, prawda? Że po fakcie tak, wiesz, tak. co tak. chciałabyś Spideskali powiedzieć. oznacza, tak. że na schodach dopiero tak. sobie zdaję sprawę, że przecież mogłam powiedzieć, to nie jestem głupia, prawda? Wcale nie jestem głupia. Nie, nie życzę sobie, żebyś tak do mnie mówił, na przykład. Dobra. E, no, a to dopiero później, jak zobaczę, co mi przeszkadza, co chcę zmienić okay. i że w ogóle się będę tym zajmować. To jest okay. taka decyzja, wiesz, wewnętrzna. Tak, chcę się rację. rozeznać w tym. Chcę być świadoma tego, czemu ja tego nie robię w takim razie? Co mi przeszkadza? To jest bardzo dobre pytanie, fantastyczne. Co mi przeszkadza? O, no. Co mi przeszkadza zrobić to, co chcę zrobić? Czyli, no wyobraź sobie, że to mówisz. Na razie jeszcze nie ćwiczymy. Mhm. No bo ktoś się na mnie obrazi. A kto się na ciebie obrazał? Aha. A, mamusia. Prawda? Albo starsza siostra natychmiast mm -hmm. dawała mi w łeb. Mm -hmm. Prawda? Bo to też tak bywa. Rodzeństwo też nam potrafi nieźle, wiesz, naszkodzić, że tak powiem. Jeżeli rodzice nie pilnują tajnego stosunku do dzieci, sprawiedliwego, tylko na przykład ich chcą, chcą podzielić. Mm -hmm. Są rodzice, którzy chcą, żeby dzieci nie były ze sobą bliską. Ich. No i patrzymy wtedy właśnie, kiedy w życiu, wiesz, ile razy, czy pamiętasz inne sytuacje, mm -hmm. czy pamiętasz, że zrobiłaś coś. Również bardzo dobrym pytaniem jest, co stracisz, jeśli zaczniesz się zachowywać tak, jak chcesz, a się nie zachowujesz. Mm -hmm. Niesłychanie dziwne pytanie, które zdaniem się... których ludzi, o co ci chodzi, nic nie stracę, tylko zyskam, nie kochanie. Gdyby było tak, że tylko zyskasz, to już byś dawno to zrobiła. Mhm. Więc wiesz, dużo rzeczy mamy do stracenia. Możesz stracić e, opinię, że jesteś miła i uprzejma. Dokładnie. E, niektórzy nie będą cię lubić. Przestaną. Niektórzy że Zepsułaś właśnie. się, byłaś fajna, tak. jesteś niefajna. Tak, tak, jej cię nie chcę. Tak, dokładnie. Tak. Bardzo dużo do stracenia może być. Mhm. No dobrze, to dojdźmy do asertywności. Mhm. Czym nie jest asertywność? Z czym nam się nie myli jest? czasem? Wiesz, z asertywnością jest taki problem, że ona ma swoje jak to powiedzieć, gradację, ma swoją. To o, nie jest no. tak, że asertywność to jest tylko elegancja, bo to się podkreśla, prawda? Mm -hmm. Że masz się nauczyć pilnować własnych granic, nie zaburzając cudzych. Ale jeżeli ktoś leci na ciebie z młotkiem, no to wiesz, co trzeba złapać coś, co wiesz, no nie zawsze złapiesz patelnię, żeby się przed tym młotkiem mm -hmm. ochronić, prawda, czy tarczę. Czasami trzeba szybciej walnąć tą osobę, żeby Ciebie nie walnąć. Czyli środki adekwatne do, tak, sytuacji jest, do sytuacji i zagrożenia. Tak, tak. tak. Są, wiesz, te pierwsze przekazy asertywności są takie na tym eleganckim właśnie poziomie, że chodzi o to, żebyś szanowała siebie i innych. I to jest oczywiście ze wszechmiar mądre zdanie i cudownie, żeby tak było, tylko że niektórzy nas nie szanują, siebie nie szanują, w związku z czym innych nie szanują. I wtedy co zrobić, prawda? To jest takie też dość, dosyć. Ważne pytanie, czy na przykład człowiek dobrze wychowany, inteligentny, na którego napada ham i na niego wrzeszczy i go opluwa, prawda, i go y, leci bić, no to co ma, on ma zrobić, prawda? No Może czasami się wycofać, może czasami wyjść, może czasami. Y, ale jak powie, no, bardzo, bardzo sobie nie życzy, żebyś to robił, no to przeważnie to nie działa, prawda? Bo to w ogóle ta druga osoba na przykład nigdy w życiu nie była uczona czegoś takiego że powiedzenie do niej nie życzę sobie ma być ważne, rozumiesz? Mm -hmm. Co ty se nie życzysz w tej i we, wtedy ja ci dopiero pokażę, prawda? Możesz se nie życzyć. Szczególnie, że osoby, które, jak to właśnie można powiedzieć, nie były wychowane, e, przeważnie one czują, że coś jest, wiesz, dziwnego tutaj, prawda? Że tamten ktoś się tak, tak się zachowuje, że się wywyższa. I że trzeba mu przylutować w związku z tym, żeby sobie nie myślał, kurde, że ja tu gorszy jestem, nie? Czuję się gorszy, więc muszę kogoś sflekować, żeby przestać się czuć gorszy. I tu już asertywność mówi, no zaraz, no jak ktoś na ciebie napada, to masz prawo się bronić. Jeżeli możesz się bronić w sposób bezkrwawy, no to okej, okay, ale czasami nie możesz. Tak, to mówisz o tej gradacji, tak, prawda? Czyli tak, najpierw możesz powiedzieć tak, nie, tak, dziękuję, tak, potem nawet tak, ręką wskazać. Tak, a potem możesz krzyknąć. A potem możesz złapać za coś. Albo nawet za coś. Ja też złapać, mam w ręku tak, drąg, ty tak, masz, ale ja też mam, prawda? Yy, myślę, była taka dyskusja się przetoczyła przez Polskę wtedy, kiedy były te czarne protesty o tych przekleństwach, tak? Mm -hmm. Czy na przykład słowo wypierdalać, mhm. nie jest jednak mało eleganckie, że nie powinno się na takim poziomie prowadzić dyskusji. No, ale, to nie jest dyskusja. Ale tak jak mówisz, to tak, już nie jest czas nie dyskusji. Jest to już nie jest czas dyskusji. To jest dyskus też poza tym Ta. odreagowanie. Mhm. E, wiesz, poza tym krzyknąć, wypierdalać nie oznacza walić w głowę pałką policyjną, prawda? To jest zupełnie co innego. E, właściwie krzyk mocny e, i taka siła... Pokazał, pokazania przez ciało, prawda, niezgody, wściekłości, furii, jest świetną bronią, bo ona coś zapowiada, mm -hmm. ale nie jest tak de facto niszczeniem. Owszem, są tak. ludzie, którzy mówią: Ja sobie wiesz, ja się boję, jak na mnie się krzyczy, bo, bo na mnie tyle krzyczano, że tak. ja teraz nie umiem tego znieść. Ale ja ci nic nie robię, nie wchodzę w Twoją suwerenność fizyczną, prawda? Owszem, zaburzam Ci poczucie pewności być może, czy bezpieczeństwa, czy pokazuję się jako osoba, której można się bać. Ale to też jest bardzo ważna informacja: można się mnie bać, ale ja jeszcze nic nie robię. Dziękuję Ci, żeby to powiedziałaś, bo ja mam. Zdarzają mi się takie sytuacje, że właśnie podnoszę głos. Zresztą pewnie słuchacze nasi wiedzą, że czasem, jak są jakieś emocje we mnie, to mówię głośniej. I czasem, jeśli ktoś coś mówi do mnie, mówi do mnie, mówi do mnie. Ja mówię nie! Tak. I wtedy słyszę właśnie, nie krzycz na mnie, ale ja mówię. Nie krzyczysz na nią. I wtedy tak. ja czuję, swoją że granicę. ktoś blokuje jakby moją ekspresję, bo ja mówię, ja krzyczę dlatego, że jestem doprowadzana już do mm -hmm. takiego stanu, że muszę użyć. Tego mm -hmm. na takim poziomie. I jakoś czuję, że muszę obronić to, że ja krzyknęłam, wiesz, o co chodzi? No ja, ja krzyczę czasem, mm. I poza tym ja w ogóle mocno mówię, głośno mówię, bo uważam, po pierwsze tak. ja się też nauczyłam tego, żeby mnie ludzie słyszeli, że no, nawet do dużej sali mogę mówić bez mikrofonu. Natomiast e, jeżeli ktoś mówi, że krzyczysz na mnie, to też tłumaczę, że nie na ciebie. E, mój tak. krzyk, mój podniesiony głos jest objawem moich emocji. I właśnie to nie jest agresja, to jest. może być moja złość, owszem, może być mój gniew, może być nawet moja wściekłość, prawda? To mogę nawet powiedzieć: jestem wściekła i jak powiem, jestem wściekła w sposób wściekły, to jestem bardzo uczciwa. Bo ja nie mówię, ty jesteś cham, chwiesz, świnia i w ogóle nie wiem, nikt, prawda? Tylko ja jestem wściekła. I to pokazuje że albo coś z tym zrobimy, albo coś, albo to przerwiemy, albo do ciebie dotrze, że jak ja jestem wściekła, to to, to jest tak mhm. dla mnie ważne, że ja nie odpuszczę na przykład, prawda? Poza tym powiem ci tak. czasami, no. jak, jak się nazwie uczucie, to ono się zdecydowanie zmniejsza już przestałam być. Nauczyłam się tego w kłótniach z moim mężem, że ja mu mówię, że wiesz, w tej chwili bardzo cię nie lubię i już mi jest lepiej, bo już powiedziałam. Rozumiesz? Już właściwie... Stało się to, co yy, i tak fuh, opada. A co jak tak, ktoś. Tak, jak powiem, jestem bardzo zdenerwowana, bo przed Państwem występuję. Tak. Też pomaga. A co jak ktoś, kiedy na przykład krzykniesz albo powiesz, w tym momencie tak mi wkurzyłeś, albo przypominasz mi mojego ojca, przypominasz mi moją ma... albo te słowa przypominają mi mojego ojca, ty... i tak. na przykład ta druga osoba. Jeżeli nie jestem Twoim ojcem. Mo... super, jakby tak działa. Jak tak bardzo mądre ale zdanie. Czasem ta druga osoba na przykład. Zaczyna płakać. E, m, słuchaj, co mogę powiedzieć tak: Ty I masz czujesz problem się jak kat, i czujesz się jak kat. Nie, sobie. to jeżeli masz świadomość w uh -huh. ogóle tego, co się dzieje w tobie i w ludziach, a warto by mieć, <laughs> to już nie wszyscy mamy raczej, to można powiedzieć: Widzisz, te, w tym momencie trafiły nasze problemy na siebie. Uh -huh. e, ty masz lęk czy ból przed krzykiem Ojca, ja mam. Wściekłość na mojego, który mi właśnie robił coś takiego, że na przykład nie mogłam się wściekać, prawda, albo nie mogłam mieć swojego zdania. No to zobacz, dajmy sobie teraz, wiesz, bo oczywiste jest to, że jeżeli ja komuś powiem, przypominasz mi mojego ojca, to jest mój problem. Mm -hmm. Bo on nie jest rzeczywiście Oczywiście, moim tak. ojcem. Oczywiście, tak. tak. Natomiast to jest mój duży problem, prawda? Tak. I jeszcze to, go nie przepracowałam, jak tak. to się ładnie nazywa, i jeszcze mnie to dużo kosztuje. No zobacz przecież, na przykład, jak dzieci dzwonią, nawet bardzo dorosłe, do swojej mamusi czasem, albo tatusia, to po dwóch zdaniach mamusi już są wściekłe. Ponieważ nikt tak jak mamusia nie potrafi, rozumiesz? A poza tym na nikogo tak nie reagują, tylko na mamusie. Znowu ta ma, mama wiesz, znowu ma do mnie prezent, znowu się nie ucieszyła, znowu na mnie krzyczy, znowu ma, ma jakiś ton taki, prawda, który mnie doprowadza do furi. To ty się doprowadzasz do furii, tylko że ona, jak byłeś dzieckiem, miała nad tobą władzę totalną, prawda? I cię nauczyła tego, wyuczyła, a ty też nie umiesz z tego na razie wyjść. Na razie zawsze sobie warto powiedzieć, żeby przestać się dawać tak sobą sterować, prawda? Mm -hmm. Bo to jest dawać się sobą sterować. Tak, emocjonalnie Mieć po Mieć lat 60, tak. dzwonić do 80-letniej mamusi i nowo, znowu masz do mnie pretensje, znowu się mnie czepiasz, znowu ci się nic we mnie nie podoba. Całe życie, znowu. Czyli ta 80-letnia tak. mama przycisnęła przycisk tak, na pilocie, dokładnie. który uruchomił i 60-latka tak. swój przycisk natychmiast. Tak. Też przy... Mało tego, dzwoni do tej mamy i już wie, że będzie nieprzyjemnie. No tak. Rozumiesz, więc i tu teraz właśnie zaczyna to miejsce, o które pytałaś, jak tu się, prawda, z tym y, jak chcę poradzić, no. jak się nauczyć tej no. asertywności. Tak. Po pierwsze, jak zaczynam, już dzwoni, albo mamusia dzwoni, i ja wiem, co będzie, to już jest moment, w którym się mam zatrzymać. Mhm. I sobie powiedzieć zaraz, zaraz. Y, chyba nie bardzo mam ochotę znowu się dać. Przestraszyć, ob, wiesz, obić, prawda, poczuć się bezradna. Co ja mogę z tym że Można się wcześniej do tego przygotowywać, prawda? Można poćwiczyć, można mieć karteczkę napisaną, wyjąć ją sobie, naprawdę, przy telefonie wiesz albo w ogóle w tym, w, w puderniczce można mieć karteczkę. Miło mi, że dzwonisz. Mam mówić wolno, poko powoli, z mhm. cicho, ale. Jestem teraz bardzo zajęta. Oddzwonię do ciebie, jak będę miała czas. Właśnie, bo to jest dobre, że czasem najlepszym, tak. co możemy zrobić, jest przerwać rozmowę, tak. która jest dla nas niemiła, a nie tak. kontynuować się na, na jakimś przykład. takim pobudzeniu emocjonalnym. Nie? Albo dziękuję, że się troszczysz o moje sprawy, chociaż wolałabym, żebyś robiła to inaczej, bo mhm. jest mi z tym przykro. Ciach, słuchaweczkę. A potem. O Jezu, nie umarłam. Jakby o matko, Maraton O matko, nie? ale jestem zmęczona. O Jezus, ale zrobiłam to. O jaka ja jestem dzielna. I pocałować się w rączkę. Pocałować wtedy. się w rączkę. Powiedzieć sobie, kochanie, moja, teraz nagroda za to jakaś. A teraz nie wiem, położę się na chwileczkę, albo sobie teraz poskaczę i potańczę, albo zadzwonię szybko do przyjaciółki i się pochwale. Rozumiesz, coś, co. Na pewno mam siebie pochwalić, na pewno. Mam sobie powiedzieć, byłam dzielna i dałam radę. Tak jest. Tak I następnym jest. razem będzie mi jeszcze łatwiej rozumiecie? Będzie, bo będzie, będzie, bo będzie. A za czwartym, a za dziesiątym się stara wyjadaczka zrobię, rozumiecie? I będę mówiła, witaj, mamusiu, wybacz, nie w tej chwili. Mm -hmm. Już. Mm -hmm. No, no bo to tak jakby, wydaje mi się, tak. że to polega też na tym, że to my chyba wyznaczamy też tak. czas i może trwać granica. taka rozmowa. Tak. Albo, prawda? tak, wiesz, już muszę wyjść i możesz sobie spokojnie wymyśleć, że musisz wyjść. Tak. Potrzebujesz skończyć. Ważne jest, jak ty to zrobisz, żeby to było Tak, jakimś tak. tak. czy znaczy druga osoba też ma takie Albo same wiesz, prawo? ktoś dzwoni no? do tak. drzwi. Wiesz, właśnie w tej chwili wrócił mój mąż i e, idę podawać, wiesz, herbatkę, bo taka jestem dobra żona, e, bo mam ochotę. No to już jakieś wizualizacje. To tak, bardzo robi. się, tak, tak, tu się bardzo, wiesz. Ale zobacz, ile można w ogóle. Można. Wiesz, ile można przy okazji. Ja zawsze mówię, słuchajcie, niech Was bawią metody nowe. Mhm. Niech Was cieszy, że macie szeroki wachlarz możliwości, a nie to, że zawsze. O Jezu, znowu. Tak, tak. Mi się podobało kiedyś przeczytałam w jakiejś książce o tym, że królowa angielska, nieżyjąca już jakoś, myślę, że ludzie mają teraz wyłącznie ciepłe wspomnienia o niej, chociaż też różnie bywało w tej historii i bardzo długiego panowania, mam na myśli Alżbię tę drugą. Ona oczywiście chodziła na bardzo wiele różnych jakichś oficjalnych uroczystości, bo wypadało, bo trzeba było. Musiała. Tak, znaczy, ale też to były takie jakby towarzyskie i ona wyznaczała sobie jakiś czas, jaki tam jest mm -hmm, i po prostu jak to ona mówiła. Obawiam się, że na mnie już pora. I wychodziła. I, i nie było żadnego tłumaczenia bo coś, tylko tak. obawiam się, że na mnie już pora. I tyle. Czasem można powiedzieć tylko tyle. Bez tego tłumaczenia pochodzić. A zegarek mi mówi, że to już czas. No, o, to czas na mnie. Po prostu czas na mnie i wychodzisz. tak? I nie ma tu, ale czemu, ale co? mówisz I powtarzasz. Czas Pamiętasz na mnie. Pamiętasz, Kubusiu Puchatku, prosiaczek był super, bo on jak się czegoś bał, to patrzył na zegarek i mówił, o, jest pięć po dwunastej, a ja dzisiaj po 12 mam coś bardzo ważnego myk, już go nie ma. Nie pamiętam tego, ale też jest ładny. No. Czy ja można metodą na królową albo metodą Słuchajcie, na w ogóle, Byle byś wiedział, co ci pomoże. Naprawdę. Tak, tak. I to nie musi być tak, że nie wypada uciec. Czasami trzeba uciec. Jak nie idzie inaczej, to trzeba spieprzać, no. Też czytam o takiej metodzie, która mi się podobała bardzo, bo ja miałam z tym problem, że ktoś mnie do czegoś chce przekonać i ja nie chcę odmówić, no bo A. chcę być miła, uprzejma, o. no słucham tej historii, jest mi przykro, może, ale po prostu wiem, że kompletnie nie mam na to czasu, że będę musiała siedzieć po nocy i tak dalej. I im dłużej ta osoba mówi, tym bardziej ta moja, wiesz, tama po prostu się kładzie, kładzie, kładzie i pada. I ktoś mi raz po, no, polecił. polecił, i to było takie proste w swojej, genialne w swojej no, prostocie. No, no. Nie proste Twoje genialności, że powiedział, po prostu powiedz, zastanowię się nad tym i do ciebie wrócę. Ucinasz, mówisz, Aha. pomyślę i rzeczywiście mm -hmm. pomyślisz, i mm -hmm. potem sobie to wszystko pokładasz w głowie i stwierdzisz, nie, 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 I jednak muszę ci odmówić. I już, tak. bo wtedy to tak jakby rośnie, rośnie. Jesteś, tak dużo argumentów jest za, że twoje nie Jego wydaje za. się, tak, tak, tak wydaje tak, się jakimś jakąś bezczelnością nie po prostu, albo że wręcz byciem nieludzkim. Więc. Pamiętajcie, jeśli macie z tym problemów, yy, to chyba ktoś to nazwał czas dla drużyny, czyli na zasadzie prosisz o czas, czas dla drużyny, takim gestem, jak to trenerzy proszą, a ty mówisz, dobrze, przemyślę, wrócę do ciebie. I już. Tak, wrócę do ciebie, i w dodatku, wtedy, jak wracasz, to jakby rzeczywiście dajesz dowód, że myślałaś, prawda? Dokładnie. Czyli potrakt że Potraktowałaś poważnie. poważnie, tak? Tak, jednak nie. Tak, tak. Jednak. no chyba, że dojdziesz do wniosku, że tak, ale musisz wtedy wiedzieć, no, że się zgadzasz tak. i świadomie. Tak, to nie będzie to. za dużo kosztowało. Takie. Właśnie, no asertywność to jest przede wszystkim najpierw ze sobą rozmowa, prawda? Tak Czy jest. ja naprawdę mam ochotę, żeby ta osoba opowiedziała mi po raz 67 swoją gehennę życia, prawda? W dodatku, niespecjalnie tak, słuchając, tak, tak. wiesz, co ja to niej mówię nie pytając, co u mnie. Wiesz, to jest, to jest w ogóle niewiarygodne. Zadzwonił kiedyś do mnie skądinąd psycholog, którym pracowaliśmy <laughs> razem, więc nawetśmy się lubili. Ja się ucieszyłam, że on zadzwoni, ale słucham, a on nic tylko mi mówi, że on ma teraz kiepską sytuację i ja mam tylu znajomych, czy ja mu pomogę znaleźć pracę i w ogóle jakieś wejścia i dojścia. I truje, i opowiada, rozumiesz, i w ogóle nawet dzień dobry mi nie powiedział. I ja tak wiesz, już zdążyłam się, przerobić w środku to właśnie, czy, czy ja mam ochotę mu pomagać, szczególnie, że akurat nie znajdę mu pracy, bo nie mam takich możliwości. No, i w pewnym momencie, jak on tak zrobił przerwę, jakąś w tym swoim skar skarżeniu się na swoje życie straszne, powiedziałam: Wiesz, jednak, e, chyba nie będę ci mogła w niczym pomóc. Ee, życzę ci powodzenia. No i odłożyłam zadowolona słuchawkę. On za trzy minuty zadzwonił z pretensją do mnie. Myślałem, że się lubiliśmy. Myślałem, że mi pomożesz. Ja mówię, a ja myślałam, że jak do mnie zadzwonisz, to powiesz mi dzień dobry, co u ciebie słychać, porozmawiamy przez chwilę w sposób miły, ciesząc się, że się słyszymy i że powiesz mi, o co ci chodzi i też zapytasz, czy ja mogę. Mhm. Aha, powiedział, no to do widzenia. I pomyślałam sobie, no już do mnie myślę, nigdy więcej nie zadzwonisz. Tak to I jest bardzo tak. dobrze. No, to jest właśnie czasem to, co jak mówisz, tracimy. Chociaż niektóre straty. Ba wolałabym, bardzo nie bolą. Wolałabym, żebyśmy się. No. Wiesz, fajnie życiali. No, tak. Oczywiście, no, miałam miłe wspomnienia. No a co zrobić już nie mam. Znaczy, wspomnienia tamte mam miłe, ale już wiem, że nie. Teraz już nie. To na zakończenie jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, mianowicie o tej asertywności, czym nie jest, dlatego tak cię tu drążyłam o to, bo wydaje mi się, że zwykle nam się kojarzy z tym, że to jest mówienie nie, ale asertywność to jest też mówienie tak. Oczywiście. W ogóle asertywność to jest pokazywanie, co ja naprawdę chcę, czego nie chcę, co mi się podoba, co mi się nie podoba, na co się zgadzam, na co się nie zgadzam, bo mogę coś chcieć wesprzeć, prawda? Bardzo. Ludzie też się tego boją, żeby wziąć stronę czy tak. prawda? żeby powiedzieć, że, nie wiem, zagłosuję, mhm. że wrzucę ten, wiesz, ten los, prawda? Że w ogóle jak, w jakiś sposób zademonstruję swoją postawę. Tak. Więc zademonstrowanie swojej postawy jest asertywnością właśnie. Mhm. Że się nie boję, nie wstydzę. Czasami wiem, że to będzie trudne. Czasami wiem, że może mnie za to coś spotkać. Wtedy wybieram, prawda, czy ryzykuję, czy wybieram bezpieczeństwo? Ma, człowiek ciągle jest pomiędzy tym wyborem, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Czy będę, jakby właśnie tak, jak mówię, lubiana i pop popularna, bo się nie przeciwstawiam? Czy będę szanowana, lubiana i popularna, bo się przeciwstawiam na przykład, prawda? I mm -hmm. jak to robię w dodatku? Jak to robię? Bo przecież też są osoby, które walczą o ważne rzeczy, ale czasami ktoś mówi, nie chciałbym mieć ciebie za poplecznika. Wiesz, okay. prawda? Bo robią to w tak. Tak mhm. mocno, tak, tak, tak no właśnie e, słowami zabrakło, ale nieadekwatnie, nieadekwatnie do sytuacji, prawda? Tak. tak. Że w sumie więcej, więcej przykrości niż korzyści. No. To ja teraz Kochani. asertywnie powiem, Bożę że nasz, nasz czas dobiegł końca, Bożę moja droga. Oj, w tej sprawie. Oj, nas, i pani. Zdaje się, że muszę już kończyć nasz podcast. Oj, Jasiu, jaka szkoda, ale przyjmuję tą. Informacje. Do szybkiego zobaczenia. Papa! Pa. Pa, pa. Chcesz poczytać więcej? Zajrzyj do magazynu Zwierciadło i na www.zwierciadło.pl. Chcesz posłuchać więcej? Jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na Zwierciadło.pl. Sponsorem podcastu był Anwen. Odkryj naturalne piękno swoich włosów z Anwen.